W sobotę 30 września ulicami gminy Kozienice pobiegli zawodnicy biorący udział w piątej energetycznej dysze. Bieg był zarazem drugimi mistrzostwami Polski grupy kapitałowej Enea. Kolejną edycję tych zawodów możemy uznać za udaną z wielu powodów. Na obecną chwilę mamy największą frekwencję z tego tytułu. Pogoda nam dopisała, ludzie są na razie zadowoleni i wszystko mieliśmy dopięte na ostatni guzik, także mi się zdaje, że impreza się udała. Oprócz sukcesu organizacyjnego, piąta energetyczna dycha to także wiele sukcesów indywidualnych. Rozmawiamy z paroma zawodnikami, są bardzo zadowoleni, bo w niektórych przypadkach nawet jest poprawione indywidualne rekordy, czyli osobiste, o minutę. Na linii startu stanęło blisko 230 zawodników, w tym około 60 z Kozienic. Przed biegiem wiceprezes Enei Wytwarzanie do spraw pracowniczych Grzegorz Mierzejewski oraz dziekan dekanatu kozienickiego ksiądz kanonik Władysław Sarwa życzyli zawodnikom bezpiecznego ukończenia biegu i jak najlepszych wyników. Następnie uczestnicy zmierzyli się z 10-kilometrową trasą, niezmienną od 5 lat. Po starcie z ulicy Jeziornej pobiegli w stronę Powiśla, przez Piotrkowice i Opatkowice, a do Kozienic wrócili ulicą Zdziczów. Linię mety przekraczali na terenie ośrodka rekreacji i turystyki. W tegorocznym biegu startował m.in. Andrzej Starzyński, trzykrotny zwycięzca energetycznej dychy. Do Ukraińca mieszkającego w Puławach należy także rekord trasy. Przez pierwsze 8 kilometrów był liderem, lecz później w czołówce znaleźli się Didowodiuk Dmutro z Ukrainy i Robert Głowala z Garwolina. Ostatecznie linię mety jako pierwszy przekroczył zawodnik z numerem 75. Biegacz Wilgi Garwolin przełamał hegemonię naszych wschodnich sąsiadów i jako pierwszy Polak wygrał energetyczną dychę. Przed rokiem Robert Głowala w Kozienicach zajął drugie miejsce. Znałem trasę, już bo mówię, byłem tutaj czwarty raz jestem. No i dla mnie jest bardzo szybka trasa. Może ten nawrót tutaj pod koniec, ale ogólnie jest szybka. Spytaliśmy również, czy spodziewał się takiego sukcesu. Może odrobinę, bo walczyłem tutaj o dobry wynik i co za tym idzie, mógł on dać zwycięstwo i tak się dzisiaj stało. Robert Głowala osiągnął wynik 30 minut i 8 sekund, więc rekord trasy nie został pobity. Pierwszą kobietą na mecie była Oksana Rajta i przekroczyła ją jako 18 z czasem 36 minut i 55 sekund. Oksana jest chyba najlepszym świadectwem popularności energetycznej dychy, ponieważ przyjechała do Kozienic aż ze Lwowa, specjalnie żeby wziąć udział w biegu. Jak przyznała, nie był on dla niej trudny. Konkurencja nie była bardzo ciężko. Fajna trasa i mnie dobrze się pobiegło i to było lekko. Pierwszym przedstawicielem gospodarzy, który ukończył bieg, był Adrian Krekora. Linię mety minął jako 12, po 35 minutach i 18 sekundach od startu. Jak co roku w biegu brały również osoby zaangażowane w działalność lokalną i samorządową. Między innymi Piotr Kozłowski, sekretarz gminy Głowaczów i Krzysztof Zając, radny miejski i jednocześnie zastępca dyrektora powiatowego Urzędu Pracy. Ten ostatni całą trasę przebiegł ze swoją córką Julią. 20 kilo, wózek dziecko przed sobą pchać, także jest dodatkowy wysiłek, ale cały czas się uważa, żeby było bezpieczeństwo zapewnione i to sprawia, że coraz szybciej mijają kilometry, nie myśli się o biegu. Natomiast z jedynką wystartował Grzegorz Mierzejewski. Przypominamy, że w ubiegłym roku borykał się on z kontuzją kolana, przez którą przekroczył linię mety na samym końcu. W tym roku było jednak znacznie lepiej. Było zdecydowanie lepiej. Służbom medycznym podziękowanie, że szczególnie w ostatniej chwili jakoś właśnie udało się. I absolutnie chciałem podkreślić, że bieg w tym roku to był czysto rekreacyjny. To była właśnie taka radość z biegania, o czym mówiłem na starcie naszego biegu i tak jak analizuję te poprzednie biegi, gdzie starałem się jakieś tam rekordy śrubować i ten bieg w tym roku, to naprawdę polecam, żeby to robić z pasją, z radością dla biegania, z poczuciem takim, że zrobiliśmy coś dla własnego organizmu, a nie przekraczać barier. Każdy z biegaczy zaraz po minięciu linii mety dekorowany był pamiątkowym medalem. Jednak ceremonia wręczenia nagród i dekoracji najlepszych jak co roku odbyło się na deskach amfiteatru. Na początku przedstawicielka UKS Olimp Kozienice złożyła gratulacje i wręczyła specjalną statuetkę Danucie Woszczek za to, że z sukcesami reprezentuje klub za granicą, m.in. w zawodach w Korei Południowej oraz Danii.
Następnie przyszła kolej na uhonorowanie zawodników z najlepszymi wynikami w swoich kategoriach. Ci otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe. Wręczyli je przedstawiciele PKS-u Kozienice, Enei Wytwarzanie oraz Skoku Kozienice. Organizatorzy przyznają, że planowane są kolejne odsłony biegu, a przyszłoroczna będzie wyjątkowa. W przyszłym roku mamy 50-lecie elektrowni, no i pewnie zastanowimy się nad formułą, żeby tą energetyczną dychę w to 50-lecie wpleść i właśnie podkreślić ten nasz piękny jubileusz przy okazji nowego bloku i działalności naszej elektrowni Kozienice. Organizatorem piątej energetycznej dychy był uczniowski klub sportowy Olimp, a współorganizatorem Enea Wytwarzanie. Bieg prowadził i komentował Dariusz Szewc. My natomiast już teraz zachęcamy Państwa do rozpoczęcia przygotowań do kolejnej energetycznej dychy.